Nadciąga wielki światowy kryzys. Coraz więcej niepokojących symptomów rośnie ryzyko światowego kryzysu. Inflacja, wojna w Ukrainie, pikujące giełdy, problemy in. To wszystko sprawia, że sytuacja w globalnej gospodarce jest najbardziej niebezpieczna od 2009 roku, oceniają analitycy. Coraz częściej mówi się o możliwej recesji i światowym kryzysie. Nadciąga światowy kryzys gospodarczy. I nikt nie wie, co z tym zrobić. Czytamy w brytyjskim Guardianie. Rośnie strach rynków przed globalną recesją, alarmuje poniedziałkowa prasa na wyspach. Goldman Sachs ostrzega inflacja. Wojna i lockdown dawny w Chinach zakłóciły odbudowę gospodarki, oceniają ekonomiści Bankowa Ameryka. W liście do klientów szacują ryzyko recesji i wusa w kolejnym roku na 40%. Oczekujemy spowolnienia wzrostu PKB do niemal zera, ustabilizowania się inflacji na poziomie 3% i stóp na poziomie 4%, czytamy w analizie dotyczącej amerykańskiego rynku. Z kolei, Goldman Sachs Bank, który przyłożył rękę do kryzysu z 2008 roku teraz sam ostrzega, że sytuacja jest najgroźniejsza od tamtej pory. Istnieje poważne ryzyko, że przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe zaczną ostro zaciskać pasa, co przełoży się na hamowanie całej gospodarki. Amerykańska sekretarz skarbu uspokaja. W ostatnich tygodniach wiele miejsca poświęca się możliwemu kryzysowi żywnościowemu z powodu wojny w Ukrainie. Czytaj więcej na ten temat w tygodniku interi.pl. Branżowa prasa zwraca też uwagę na pikujące wskaźniki giełdowe. Podkreśla się też że banki centralne m.in. USA i Wielkiej Brytanii podwyższyły stopy procentowe do poziomu niewidzianego od 15 lat. Również Szwajcaria nieoczekiwanie zdecydowała się na podwyżkę. Chaos potęguje dodatkowo załamanie na rynku kryptowalut, w które inwestowali również duzi gracze. Ponadto w tarapaty wpadły linie lotnicze, które z powodu braków kadrowych muszą odwoływać rejsy. W poniedziałek brytyjskie linie ASET poinformowały, że zmniejszą liczbę połączeń w kluczowym lednim okresie. Sekretarz Skarbu USA Jelen oświadczyła, że spodziewa się spowolnienia gospodarczego, jednak, jej zdaniem, pełna recesja nie jest nieunikniona.